3000 zł oraz cenne prezenty trafiły w poniedziałek 25 kwietnia do rąk Donaty Majszak-Popławskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To efekt akcji Pomaganie przez zdrowe odżywianie. Jej organizatorem był hotel Toskania we Włoszakowicach oraz Toskania Fit. Akcja trwała od początku marca do połowy kwietnia. Pomysłodawca od każdej sprzedanej paczki cateringowej odprowadzał złotówkę, którą przekazana została na cel charytatywny. I tak uzbierano 3000 zł. Jesteśmy zadowoleni z efektów. Myślę, że wszyscy wspólnie uważamy, że warto pomagać. Widzimy radość tutaj pani dyrektor Donaty, że mówi o tym, jaka to jest ogromna pomoc i wszystkich zachęcam do tego, żeby podobne akcje organizować. Czek przekazano na ręce Donaty Majszak-Popławskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownicy zdecydują, do kogo trafią pieniądze. Znamy te rodziny, także wiemy, to nie będzie tak, że od każdego sponsora trafi wszystko, cały pakiet do jednej rodziny, ponieważ te potrzeby są różne i tak na przykład jak do oceny wady postawy czy oceny okulistycznej, to będziemy już dobierać po prostu w zależności od potrzeb danego dziecka w rodzinie. Akcja miała także partnerów. Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus przygotowało 10 zaproszeń na badania okulistyczne. ADJ, kursy językowe Leszno, roczny kurs językowy dla dziecka wraz z kompletem materiałów o wartości 1200 zł. Centrum Rodzinne WMB, 10 zaproszeń na całodzienny pobyt w salach zabaw i bowlingowej. Wojciech Hetman z Gabinetu Rehabilitacji i Przygotowania Motorycznego, 10 zaproszeń na badania w kierunku wad postawy. I Artur Szymański z Invictus BJJ Leszno oraz Pitbull West Coast, wejściówki na treningi brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci oraz paczki z ubraniami.